Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś, jest prośba na początek o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję każdemu, kto te łapy w górę klika, to jest ułamek sekundy, a pomaga wszystko rozwijać, dzięki piękne, każdemu z osobna. Lecimy z kuponami na dzisiaj, oczywiście nie ma zmiłu i nie ma dnia przerwy, Liga Europy, faza ligowa, La Liga dzisiaj na kuponach, więc sobie o tych kuponach pogadamy, ale jest też bardzo fajna, znaczy wydaje się, że bardzo fajna promocja od Betfana na dzisiaj dla Was przygotowana, dla odbiorców Obstawiamy. No bo możesz zgarnąć generalnie 250 zł i to uwaga, free beta za to, że w meczu Romy z Athletic Bilbao będzie minimum jeden gol. Jeden gol wystarczy, żebyś ty, nowy graczu, bo oczywiście promocja dla nowych graczy, otrzymał 250 zł we free becie. O tej promocji powiem za chwilę nieco więcej. Będzie taki blok promocyjno-informacyjny, powiem wam, gdzie mamy konkursy, gdzie można jakąś kasę zgarnąć i na spokojnie przejdę do kuponów. Od razu zaczynam od tej promocji, słuchajcie. Jest to promocja dla każdego nowego gracza, czyli dla każdego, kto konta nie ma w Betfanie i dla każdego, kto chce skorzystać. Korzystacie z tej promocji zakładając sobie konto w Betfan z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jest podpięty, na pewno znajdziecie. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować, zaznaczyć wszystkie zgody marketingowe i uwaga, teraz słuchaj uważnie, jeżeli tak widzisz rozpiskę. Trzeba wpłacić dokładnie, nie mniej, nie więcej, dokładnie 25 zł. Jakby wpłata na 25 zł zapisujecie do promocji na dzisiaj. I za te 25 zł musisz postawić swój pierwszy kupon solo lub ako i umieścić na nim dowolne zdarzenie z meczu Roma Athletic Bilbao, pewnie wrzucam wam teraz poglądowy kupon, ale jest tutaj taki gwiazdeczka jest, że promocja nie obejmuje zakładu na to, że w tym meczu nie padnie gol, czyli po prostu sobie gracie jakikolwiek kupon, za te dokładnie 25 zł z jakimkolwiek zdarzeniem z meczu Roma Athletic Bilbao i czekacie, jeżeli w starciu Roma Athletic padnie przynajmniej jeden gol, to dostajecie w przeciągu 48 godzin 250 zł we freebecie, no to jest banalnie proste, nie? I generalnie nieważne, czy ten wasz kupon zagrany za 25 zł wejdzie czy nie. To jest mało istotne. Ważne, żebyście, tłumaczę jeszcze raz, założyli konto w Betfan z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Ważne, żebyście zaznaczyli wszystkie zgody marketingowe. Ważne, żebyście wpłacili dokładnie 25 zł. I ważne, żebyście za dokładnie 25 zł zagrali jakikolwiek kupon. Kurs minimalny 2-0 i musi być rozliczony do północy. Z obojętnie jakim zdarzeniem z meczu Roma, Athletic Bilbao. No poglądowy kupon na ekranie. Osoby, które chciałyby sobie skorzystać, no bo jeżeli wpadnie jeden gol w tym meczu, minimum jeden gol, no to te osoby, które skorzystały 250 zł we freebeta dostają w przeciągu 48 godzin. Link dedykowany pod promocję w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Osoby zainteresowane tam odsyłam. Odsyłam też osoby zainteresowane, które chcą powalczyć o jakąś kasę na grę, chcą sprawdzić się w roli typera na naszego Facebooka. Obstawiamy.info, strona na fejsie nasza, nasz fanpage. Link macie w opisie pod filmem. Około 10 rano odpalony jest konkurs na 200 zł do zgarnięcia w Betfanie. Będzie trzeba wytypować dokładną liczbę goli w kilku wybranych przeze mnie meczach. Serdecznie zapraszam, bo prawie codziennie mamy takie konkursy i prawie codziennie można kasę zgarniać. Dodatkowo zapraszam też do naszej grupy na Facebooku, całkowicie otwarta, dostępna dla każdego. Grupy, na której codziennie pojawia się kilka 3, 4, 8, 10 typów z argumentacją. Liczymy statystyki najlepiej typującym osobom. No i możesz sobie po prostu zerknąć, jak to tam wygląda. Serdecznie zapraszam. Linki w opisie pod filmem. Pierwszy i drugi od góry na pewno znajdziecie. Lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa do zgarnięcia, kasa w Betfanie. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Trzeba subskrybować kanał Obstawiamy. Łapę w górę zostawić trzeba tutaj pod filmem i w komentarzu. To powiecie dokładny wynik. I minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Tottenhamem a Karabachem. Dopisujecie swój nick gracza z Betfana albo maila. Jeżeli maila proponuję w ten sposób, typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza czy maila na Betfan nie biorą udziału w zale, czyli standard. No i przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Obstawiamy. Kupony. Dzisiaj osoby, które już typowały, jest też, no grubo grane kupony są, nie? Grubo grane kupony. Są na przykład rzuty rożne za 2,5 tysiąca złotych, ale zaczynamy od kuponu Roberta. Typowane dwa razy, trafione raz, 7026 profitu, bo ładnie to siadło. Za 600 zł mamy proponowane Atletico z remisem. Atletico grające na wyjeździe z Celtą Vigo. Atletico, które trzyma się w czubie. To jest topowa czwórka na chwilę obecną po 6 rozegranych kolejkach. Celta na miejscu 8. No i generalnie, jak sobie spojrzycie na ostatnie mecze, to spotkania Celty to taka przeplatanka. Zwycięstwo, dwie porażki. Zwycięstwo, porażka. No Atleti punktuje o wiele lepiej. 3 remisy, 3 zwycięstwa. Ostatnio tam wyszarpany ten remis z Vallecano na wyjeździe 1-1. Tutaj po prostu nie mogą przegrać. Znaczy nie mają przegrać zdaniem Roberta. I jest sklejka na spotkanie Tottenhamu z Karabachem. No widzę mocno pod Tottenham, nie?
Over 2,5 goli w tym meczu, Tottenham zwycięstwo, gol w drugiej połowie, Tottenham pierwsza połowa prowadzenie. Więc generalnie mocno skomasowany kupon typy 4, jakby wybrane pod Tottenham, bo podejrzewam, że ten over 2,5 goli, no meczowy to też generalnie jest liczone mocno tutaj na Tottenham. 1452 może wrócić, idziemy do Dawida. Dawid dwa kupony podał, Dawid dwa kupony trafił, jest walka o trzeci trafiony z rzędu. 2136 profitu, 1800 ładowane, 2 razy 900 zł, kupon rozbity, ominięty dodatkowy podatek, bardzo dobrze. Fenerbahce na czysto, Fenerbahce, które jest po ligowej porażce z Galatasaray w stosunku 3-1. Taki niezbyt przyjemny gong na mordę na własnym terenie. No ale grają z ekipą, która też sobie w lidze jakoś świetnie nie radzi, nie? Bo Royal Union aktualnie, słuchajcie, 4 ostatnie mecze, są 3 remisy, 1 porażka. No wydaje mi się i pewnie w większości się wydaje, że Fenerbahce na własnym terenie powinno ogarnąć i mamy doklejonego do tego BTTS-a w meczu Ajaxu i Besiktaszu. Jest generalnie sporo takich meczów, które po których nie wiadomo czego się spodziewać, bo na przykład Ajax-Besiktasz, nie? Dla mnie drużyny na bardzo zbliżonym poziomie, na chwilę obecną, znaczy tak mi się wydaje. Tak bym sobie, jakby mnie ktoś zapytał, to bym powiedział, że tak, że są na zbliżonym poziomie, no ale tak naprawdę do końca nie ma jak tego zweryfikować, nie? No są to takie mecze, że no nie grałem za często te ekipy ze sobą. Tutaj mamy propozycję zakładu na to, że obie drużyny strzelą gola. 1800 jest na to ładowane, więc generalnie mocny pitos. Idziemy dalej do kuponu od Adriana. 4 razy typowane, trafione 2 razy, 1100. 86 zł profitu, 715 na 1686. Proszę bardzo, jest minimum jedno trafienie Royalu Union, czyli mamy tutaj już od razu kupon po kuponie, a dwie inne wizje, bo, znaczy to nie powiedziane, że i to nie wejdzie, że zwycięstwo Fenerbahce i gol gości nie wejdzie, bo 2-1 dla Fenerbahce i wszyscy są zadowoleni. Tutaj zdaniem Adriana underdog strzela gola w tym meczu, bo Royal Union jest mocnym underdogiem zdaniem bookmacherów. No i ma być over 2,5 goli w meczu Celty i Atletico, mecz, o którym już sobie dzisiaj gadaliśmy. W tych 6 meczach bilans bramkowy Celty, no 14-13, dosyć overowa ekipa, jeżeli chodzi o standardy Ligi Hiszpańskiej. No dla porównania Atletico 10-3, nie? Więc zobaczcie jaka przepaść. 6 meczów, a 10 goli różnicy w golach straconych. Na przestrzeni 6 meczów tylko, to jest naprawdę ogrom, nie? Jest tutaj propozycja na overa 2,5 goli, 1686 zł może wrócić. No i teraz robi się ciekawie, bo mamy kupon od Jakuba, który typował 4 razy, trafił 3 razy, 2691, profitu jest i prawie wszystko jest ładowane, bo jest 2,5 tysiąca złotych, ładowane na rzuty rożne. Mamy rożne drużynowe Karabachu, który u siebie w lidze, okej, bije fajnie, bo biją w ostatnich meczach 6-6-5. Pytanie tylko, czy mecz wyjazdowy Tottenhamem będzie na tyle łatwy, znaczy łatwy, nie będzie... Czy będą mieli tyle do powiedzenia, żeby często pojawiać się pod bramką Tottenhamu i nabijać kornery, nie? Dalej mamy rzuty rożne w spotkaniu Las Palmas z Betisem. 6-12-11 ostatnie mecze Las Palmas rożnych. 12-12-10 całkiem git, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Betisu. Mamy rzuty rożne w Bradze. 12-10-9 w ostatnich meczach Bragi. To naprawdę wygląda fajnie. Braga gra z Tel Awiwem u siebie. Tel Awiw 6-11-13 u siebie w lidze meczówki. Też całkiem okej cyferki. Mamy rzuty rożne też meczowe w meczu Ajaxu i Besiktaszu. 9-15-5 i 12-14-10 w meczach ostatnich Besiktaszu. No generalnie są powybierane takie mecze, mecze drużyn, które nabijają te rzuty rożne, przynajmniej w ostatnich, tych najbardziej świeżych meczach, nie? I mamy jeszcze dorzucone rzuty rożne Royalu Union, który ostatnio u siebie w lidze nabijał odpowiednio 6, 6 i 8 rzutów rożnych. Jest mocna wiara w to, bo jest 2,5 koła ładowane na grubą kasę od Jakuba i ja bardzo mocno trzymam za to kciuki, bo rzuty rożne... Bo podwójnie są trzymane kciuki, ty dobrze wiesz o tym, 3 kupony przed nami. Jeden z nich jest od Barzeja, typowane 2 razy, trafione raz, 500 zł profitu i 400 jest inwestowane, więc od razu mówię, jak się nie uda, no to już tutaj publicznie kuponów od Barzeja nie będzie, bo mamy taką niepisaną zasadę, że jak zjedzie ktoś swój profit do zera albo bardzo blisko zera, no to już okej, już więcej nie wrzucamy, nie? Tutaj 400 zł na over 2,5 goli w tym meczu Ajaxu i Besiktaszu, czyli też mecz, o którym rozmawialiśmy i zwycięstwo w totalnie niewiadomym dla mnie meczu. FCSB, Steaua Bukaresz z Rygą, RFS, no nie mam pojęcia, co w tym meczu bym typował, totalnie nie, totalnie dla mnie mecz do skipnięcia, mecz do olania, mecz do pominięcia, mecz nie do ruszania. Zdaniem Błażeja zwycięstwo za 400, gospodarzy warto tutaj rzucić, 1004 może z tego wrócić, przedostatni kupon jest od Patryka, 2 trafione, 4 podane, 2000 zł profitu. 800 zostawia i za 1200 zł na 3326 mamy over 1,5 gola samego Eintrachtu, który gra z Wiktorią Pilsno, do tego gol w pierwszej połowie i Eintracht zwycięstwo, czyli generalnie podobny typ jak był na kuponie numer 1 pod Tottenham, no to tutaj jest podobna sklejka pod Eintracht, też pod faworyta po prostu. Mamy do tego over 1,5 gola w meczu Bragi i zwycięstwo Bragi. Braga, tak jak mówiłem, z Tel Awiwem. No generalnie liga, no Portugalia, Izrael pewnie rozgrywkowo
ligowo, umiejętnościowo, to jest jakaś tam lekka przepaść. Braga ostatnio fajne przełamanie w lidze, bo 3-0 zwycięstwo z Nacjonalem, oni tam ciężko mieli, ale no coś się tam ruszyło chyba, więc tutaj czyste zwycięstwo i over 1,5 Bragi. I mamy jeszcze kupon od Wajka, który trafił 1/3 kupony, no ale generalnie ten jeden trafiony to był taki mocny dubel, nie? Teraz go widzicie. 5100 zostało jeszcze, mimo tych dwóch nietrafionych kuponów i za 1900, czyli znowu dzisiaj grube granie. No wybrał sobie Wojtas 3 mecze na overy 2,5 goli albo BTTS-y, czyli ten coraz bardziej popularny rynek, że może być to albo to. I tutaj proszę ciebie Fenerbahce, Royal Union, Malmö z Rangersami, nie gadaliśmy w ogóle o tym meczu, i Lyon z Olympiakosem, o tym też nie gadaliśmy. Takie mecze wybrane na ten kupon, tutaj mają być albo 3 gole w meczu, albo obie drużyny mają strzelić gola, oczywiście może być to i to, wtedy oczywiście też te typy siadają, nie? Więc tutaj 5847, grube wizje, jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to było na tyle. Mocna promocja na 250 zł w Betfanie, tak? W Betfanie, słuchaj, jak nie masz konta w Betfanie, to jest to temat dla ciebie. Dostaniesz generalnie 250 zł freebeta, jeżeli w meczu Romy z Athletic Bilbao będzie minimum jeden gol. Jeden gol daje 250 zł freebeta, tłumaczę procedurę odbioru promocji powitalnej. Pierwszy krok to jest oczywiście założenie konta w Betfan z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jest podpięty komentarz, bez problemu znajdziesz. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe. Wpłacasz dokładnie, tutaj musisz płacić dokładnie 25 zł i za dokładnie 25 zł trzeba zagrać obojętnie jaki kupon, z kursem ogólnym minimum 2-0 rozliczony do północy, obojętnie jaki kupon, na którym będzie minimum jedno zdarzenie z meczu Roma Athletic Bilbao. Wrzuciłem ci poglądowo taki kupon przykładowy. Promocja nie obejmuje też zakładu na to, że w tym meczu nie padnie gol, tak żeby nie było niedomówień. No i jeżeli coś takiego sobie zagrasz po uprzednim założeniu konta i wpłaceniu 25 zł i w tym meczu Roma Athletic padnie minimum jeden gol, to w przeciągu 48 godzin dostajesz 250 zł freebeta. Freebet, fajna sprawa, bo freebetem grasz jak chcesz, nie? Także jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. I generalnie za dzisiaj dziękuję, zapewne jakaś transmisja na żywo, jest tych meczów trochę naciupane. O 15 pewnie odpalimy na kanale, obstawiamy, więc już teraz cię tu serdecznie zapraszam. No i widzimy się, dobrego dzionka, uśmiechu na twarzy, trzymajcie się, pozdro. Siema, elo, no i nara.